Ma pan karton z lodami? Nie. Bez lodów? Bez. Sam karton? Pusty? Nie. Coś jest co ciekawego? Jest. A fajne, pan, powie pan co? Hej kochani, cześć. Krótka jedna rozmowa. Taki short, bo założyłem sobie, że co czwartek będzie publikacja jednego filmu nowego, czyli raz w tygodniu, ale co czwartek. A jako, że z różnych względów, w zasadzie to z wyjazdowych względów, nie udało mi się niestety nic nagrać, bo nie było mnie w Polsce, a jak byłem za granicą, to nie nagrywałem. Dlatego wrzucam ten wcześniejszy materiał. I pozornie zaczyna się od lodów, ale napięcie tylko i wyłącznie rośnie. Ponieważ to wcale nie jest o lodach, tylko o ptakach i wcale nie chodzi o, te ptaki na przykład z Pornhuba. Także polecam, zachęcam, zapraszam. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo mi wypadło z głowy. To jest nagrywane telefonem, tamto było nagrywane kamerą i fajna rozmowa, naprawdę. Poważnie, w pełni mówiąc, to jest naprawdę ciekawa rozmowa. Trzymajcie się. Nie wezmę panu, obiecuję. Gołąbek. Gołąbek? Aha, ptak w sensie. No. No dobra, a pan go puszcza, czy to jest jakiś pokojowy gołąbek? No to jest lotowy, to jest pocztowy gołąbek, to jest. Czyli ma pan jakąś list jakiś do wysłania, czy? Nie, to znaczy, tego gołębia trzeba dostarczyć do właściciela. Dobra. On wracał z lotu, no. I przeleciał 100 km za daleko i usiadł tutaj. Pan go złapał. No, pan się zna na gołębiach? Znam. Miałem grochu pół kila, karmiłem i no. Na ręce mi przyszedł, usiadł i... Kurde, dobra historia. No dobra, właściciel gołębia jest tam gdzieś, tak? Nie. Właściciel gołębia jest koło Szczecina. No dobra, to gołąb jest na plaży, właściciel jest na Szczecinie, będzie leciał nad morzem do Szczecina? Nie. My dostarczymy tego... Co, że ja jestem taki wścibski, ale to nie, ciekawe, dobrze, ciekawa dobrze, historia dobrze. Jest. My dostarczymy tego gołębia do właściciela. Aha, czyli on tu przyjedzie właściciel, czy wyjedziecie? Nie, bo... jakoś dostarczycie. Jestem też hodowcą gołębi, no. I my mamy za tydzień w niedzielę lot gołębi i z tej miejscowości, z której ten gołąb pochodzi, my będziemy mieli lot taki konkursowy. Inne gołębie będą leciały do tego miejsca. Tak, a my tego gołębia dam kierowcy, on go wypuści w tej miejscowości, że on będzie miał do domu 5 km. No dobra, a gołębie mają jakieś specjalne coś innego niż inne ptaki, że można... To znaczy ten gołąb ma na nodze obrączkę rodową, tam jest napisany numer oddziału i numer gołębia. Czyli ten, który się zna na tym, będzie wiedział, o co chodzi. Tak, tak. No dobra, to świetna historia. Świetnie, no, że pana spotkałem. Uratowaliśmy go. Uratowaliście gołębia. Czego można wam życzyć w takim razie? Czego się gołębiarz, jak to się mówi? Hodowcą gołębi. Z czego się życzy? Powrotu gołębi. Powrotu gołębi i tego wam życzę i zdrowia. Wszystkiego dobrego, świetnie wyglądacie. No. Dzięki, miłego, pozdrawiam. Dzięki.